Stanisław Kuchciewicz Wiktor był jednym z ostatnich dowódców polowych podziemia niepodległościowego poległych w walkach z komunistami na Lubelszczyźnie. Był z pewnością ostatnim oficerem, który zginął z bronią w ręku, walcząc z systemem komunistycznym, z aparatem represji tutaj w województwie lubelskim. Urodził się 24 grudnia 1922 roku w Łęcznej. Od 1940 roku pozostawał w konspiracji. W 1943 roku dołączył do partyzantki, wstąpił do oddziału NSZ Jana Imbirowicza Jacka, w szeregach którego walczył do wkroczenia Sowietów na Lubelszczyznę w lipcu 1944 roku. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną został zmobilizowany do Wojska Polskiego, trafił do Szkoły Podoficerskiej 9. Zapasowego Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego skoszarowanego w Lublinie. Jednak z obawy przed represjami pod koniec 1944 roku zdezerterował z jednostki, powrócił w okolice rodzinnej Łęcznej i w ostatnich tygodniach 1944 roku dołączył do oddziału NSZ dowodzonego przez Mieczysława Pazderskiego Szarego, złożonego głównie z dezerterów 31. Pułku Piechoty w Białce. W szeregach oddziału pozostawał przez kilka miesięcy, uczestniczył prawdopodobnie w większości akcji przeprowadzonych przez oddział na terenie powiatów lubelskiego, lubartowskiego, potem także krasnostawskiego i chełmskiego. Udało mu się uniknąć hekatomby, jaka spotkała całe zgrupowanie szarego 10 czerwca 1945 roku w operacji NKWD w Hucie, zakończonej rozbiciem zgrupowania pogotowia akcji specjalnej NSZ, którym dowodził wówczas Szary. Wiktor wraz z oddziałem dowodzonym wówczas przez Kazimierza Błaszczyka Szarego wycofał się w kierunku Łęcznej. Tutaj oddział został rozpuszczony i Wiktor wraz ze swoimi towarzyszami trafił na konspiracyjne kwatery. Wiadomo, że od wiosny 1946 roku był członkiem oddziału NSZ Stefana Brzuszka Boruty z Komendy Powiatu Chełm. W oddziale pełnił funkcję szefa oddziału, a więc nieformalnego zastępcy dowódcy grupy. W lipcu 1946 roku odłączył od oddziału wskutek bliżej nieokreślonego konfliktu z jednym z drużynowych i związał się już wówczas ze strukturami WIN na terenie Inspektoratu Lubelskiego, dołączył do oddziału Ścisława Brońskiego Uskoka, walczącego wówczas w powiecie lubartowskim. Zalety Wiktora jako organizatora, jako doskonałego partyzanta, dysponującego prawdziwym instynktem partyzanckim, dobrym przeglądem sytuacji, także odznaczającym się spokojem i troską o swoich żołnierzy, zostały docenione bardzo szybko przez dowódcę. W oddziale bardzo szybko awansował, został dowódcą plutonu, następnie patrolu. Do jego zadań należało też organizowanie działań wywiadowczych, a także utrzymywanie łączności z oddziałami obwodu WIN Włodawa. Wiktor był przeciwnikiem ujawnienia się, nie skorzystał z amnestii w 1947 roku. Pozostał w strukturach oddziału i co najważniejsze, uzyskiwał coraz większą samodzielność. Wynikało to z faktu, że w styczniu 1947 roku Uskok odniósł bardzo ciężką ranę i pozostawał praktycznie poza oddziałem przez kilka miesięcy. Dowódcy patroli, tak jak Wiktor i drugi z dowódców, Walenty Waśkowicz-Strzała, mogli prowadzić samodzielne działania, a spotykali się tylko z Uskokiem co kilka tygodni na umówionych koncentracjach. To spowodowało praktycznie, że otrzymali wolną rękę w swoich poczynaniach. Niestety skutkowało to także przeprowadzeniem kilku akcji, które wywołały masowe represje ze strony resortu. Między innymi w nocy z 2 na 3 lipca patrol Wiktora do spółki z oddziałami Józefa Struga Ordona i Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego dokonał akcji odwetowej w Puchaczowie w powiecie lubelskim, w wyniku której poniosły śmierć 23 osoby, w tym także kobiety i dwójka dzieci. Akcja powodowana z jednej strony chęcią odwetu za śmierć poległych towarzyszy, a z drugiej strony chęcią
ukarania przedstawicieli resortu na tym terenie doprowadziła do masowej pacyfikacji terenu i częściowego rozbicia grup zbrojnych operujących w powiatach włodawskim, lubartowskim, a także lubelskim. Po tej akcji, jak wynika z zeznań współtowarzyszy Wiktora, miał zostać zdegradowany lub upomniany w ostrej formie przez dowódcę oddziałów leśnych Inspektoratu WIN Lublin, majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę. Jednak jak się wydaje, Zapora pozostawił wolną rękę w tej gestii uskokowi i Wiktor zachował zarówno dowodzenie nad patrolem, jak również swój stopień oficerski. Należy przypomnieć, 11 listopada 1946 roku został awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Wiktor przystąpił prawdopodobnie z rozkazu uskoka już latem 1947 roku do demobilizacji swojego patrolu i w lutym 1948 roku jego grupa licząca jeszcze wiosną 1947 roku 9 ludzi stopniała do stanu 2 osób. Oprócz Wiktora pozostawał w terenie jeszcze jego podkomendy Eugeniusz Lis Bystry. Jesienią 1948 roku Wiktor został mianowany szefem oddziału, a więc de facto zastępcą uskoka. O jego roli w grupie może świadczyć fakt, że jako jeden z niewielu podkomendnych uskoka znał miejsce stałego pobytu swojego dowódcy, a więc w bunkrze w Dąbrówce koło Łęcznej. Co więcej, brał udział w jego budowie i był tylko jedynym dowódcą patrolu, który znał lokalizację kryjówki dowódcy grupy, a od września 1947 roku komendanta oddziałów partyzanckich byłego inspektoratu WIN Lublin. Jak wiadomo, uskok zginął 21 maja 1949 roku. Wiktor przebywał wówczas na terenie powiatu włodawskiego przy oddziale Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego. Latem 1949 roku między obu dowódcami, a więc Żelaznym i Wiktorem, doszło do konfliktu na tle przeprowadzania akcji dochodowych w terenie, w wyniku czego doszło do podziału grupy Żelaznego. Wiktor przejął komendę nad częścią jego ludzi, tworząc własny oddział partyzancki. Oddział ten przetrwał w terenie aż do grudnia 1953 roku, prowadząc jak na warunki przełomu lat 40. i 50. dość aktywne działania zbrojne. Wiktor nie przybywał stale przy swojej grupie, zastępował go zazwyczaj Karol Mielniczuk-Wacek, a sam komendant dołączał na wybrane akcje lub spotykał się z ludźmi celem odebrania raportów i ukierunkowania ich dalszej pracy. W 1951 roku działalność grupy została zahamowana. Zginęło 3 partyzantów Wiktora, jeden został aresztowany i od tej pory grupa licząca już wówczas 3 osoby praktycznie staje się grupą przetrwania. W 1952 roku partyzantom zaczęły się kończyć środki na utrzymanie, na opłacenie także swoich opiekunów, meliniarzy. W związku z tym Wiktor wydał im zgodę na prowadzenie samodzielnych akcji dochodowych. Do pewnego przełomu w przypadku Wiktora doszło na początku 1953 roku. Do tej pory był nieuchwytny dla aparatu represji. Co więcej, jego grupa była postrzegana przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie jako odłam, jako jeden z patroli dowodzony przez Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego. Miejsce ukrycia Wiktora pozostawało nieznane. Wynikało to z faktu, że Wiktor do perfekcji opracował zasady konspiracyjne. Tak jak wspomniałem wcześniej, ukrywał się przeważnie samodzielnie. O miejsce jego pobytu nie znali zarówno jego żołnierze, jak i meliniarze. Utrzymywał tylko luźną łączność poprzez wybrane skrzynki kontaktowe. Do tego do perfekcji opanował także sztukę kamuflażu. Często w terenie pojawiał się w przebraniu. Z relacji rodziny wynika, że na jedno ze spotkań przybył w przebraniu księdza. Często zmieniał fryzurę, zapuszczał brodę, wąsy. To pozwoliło mu często wtopić się może nie tyle w tłum, ale w miarę sprawnie przemieszczać się w terenie. 4 stycznia 1953 roku w Jedlance Nowej
Wiktor zastrzelił funkcjonariusza PUBP we Włodawie Władysława Krawczyka. Władysław Krawczyk był referentem terenowym PUBP we Włodawie i miał za zadanie wyśledzić właśnie miejsce pobytu jego partyzantów, ostatnich partyzantów Jana Łuciazenka i Zbigniewa Pielacha-Felka. Po tej akcji Kuchciewicz spotkał się z Pielachem, który ukrywał się w sąsiedniej wsi w bunkrze i natychmiast ściągnął go z kryjówki. Partyzanci przemieścili się na teren powiatu lubelskiego, gdzie przebywali na starych melinach Wiktora przez kilka tygodni. Pod koniec stycznia 1953 roku skończyły im się środki na utrzymanie. Wiktor skontaktował się wówczas z Józefem Franczakiem Lalusiem do 1949 roku, jednym z dowódców patroli w oddziale Zdzisława Brońskiego Uskoka. Zaplanowali przeprowadzenie wspólnej akcji dochodowej na gminną kasę spółdzielców w Piaskach. Do akcji doszło 10 lutego 1953 roku. Wiktor i Felek, przebrani za parę wiejskich gospodarzy, weszli do budynku gminnej spółdzielni tuż po około godziny 18, gdy miała być już zamykana. Z kolei Józef Franczak ubezpieczał ich działania od strony pobliskiego cmentarza. W budynku gminnej kasy spółdzielczej no, nie wszystko poszło po myśli Wiktora. Po sterroryzowaniu bronią pracowników partyzanci rozpoczęli opróżnianie gminnej kasy. Jednak nie wiedzieli, że budynek ma połączenie alarmowe z oddalonym o 400 metrów posterunkiem MO w Piaskach. Tuż przed wypędzeniem pracowników gminnej kasy do sąsiedniego pomieszczenia, jeden z nich włączył urządzenie alarmowe, które no nie wydawało żadnych dźwięków. I w momencie, kiedy partyzanci byli zajęci ekspropriacją, na korytarzu gminnej kasy spółdzielczej pojawili się zaalarmowani milicjanci. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której Wiktor został śmiertelnie ranny. Zginął także komendant posterunku MO w Piaskach, sierżant Tadeusz Stojek. Pozostali partyzanci wycofali się. Felek pobiegł, wycofał się w kierunku Łęcznej, następnie w kierunku powiatu włodawskiego. Józef Franczak na swoje dawne meliny. Co się działo potem? Ciało Wiktora zostało przewiezione do siedziby więzienia na zamku w Lublinie. No można zapytać, dlaczego akurat do siedziby więzienia na zamku, a nie na przykład do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, na terenie którego odbywała się akcja. Otóż 14 lipca 1952 roku gabinet ministra bezpieczeństwa publicznego wydał taki dokument skierowany do wszystkich szefów wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego na terenie całego kraju. Chodziło w nim o to, że wszyscy partyzanci zabici w obławach przez grupy operacyjne lub w czasie przypadkowych strzelanin mieli być przewożeni do najbliższych placówek penitencjarnych i to właśnie zakłady karne miały zajmować się ich pochówkiem. Ciało Wiktora umieszczono w podziemiach budynku administracyjnego znajdującego się na lewo od wejścia do więzienia na zamku w Lublinie, gdzie przez tydzień było rozpoznawane przez około 30 osób, w tym najbliższych Wiktora, jego współtowarzyszy walki, a także sąsiadów specjalnie przewiezionych z jego rodzinnej Łęcznej. Pomimo rozpoznania przez niektóre osoby ciała Wiktora, funkcjonariusze postanowili sprowadzić zidentyfikowanego dentystę, który udzielał mu pomocy stomatologicznej. Ten zidentyfikował go po wprawionych koronkach. I 16 lutego, a więc 6 dni dopiero po śmierci, szef WUBP w Lublinie, podpułkownik Artur Krzywiński, skierował pismo do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie z prośbą o wydanie zgody na przeprowadzenie sekcji zwłok. Dlaczego prosił o przeprowadzenie sekcji zwłok? Otóż istniało prawdopodobieństwo, że Wiktor, który został śmiertelnie ranny w czasie strzelaniny w Piaskach, mógł zażyć truciznę i chodziło z jednej strony o zbadanie tego faktu, z drugiej strony no, odszukanie osoby, która wręczyła mu takową ampułkę. Przeprowadzone 17 lutego 1953 roku sekcja i oględziny wykazały, że przyczyną śmierci było wykrwawienie się z rany postrzałowej
płuc. Po tym fakcie ciało Wiktora zostało przewiezione w nieznane miejsce i pochowano. W ramach prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji przystąpiliśmy także do działań mających na celu zlokalizowanie miejsca pochówku podporucznika Stanisława Kuchciewicza. Wiadomo było, że ciała partyzantów przewiezionych do więzienia na zamku w Lublinie były ukrywane w nieoznaczonych mogiłach na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie, oddalonym o około kilometr na północ od więzienia na zamku. W celu identyfikacji miejsc pochówków odtworzono pierwotny układ grobów z lat 40. i 50. Okazało się, że osoby zmarłe, zamordowane w latach 1950-54 były chowane głównie w sekcji 18 cmentarza. Udało się odnaleźć w toku dalszych prac miejsce, które teoretycznie pozostawało w dokumentacji cmentarnej puste aż do 1969 roku. Wówczas to dokonano w nim pierwszego pochówku. Warto podkreślić, że na przełomie lat 60. i 70. zlikwidowano większość pochówków więziennych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie, w związku z tym, że na cmentarzu zaczęło brakować miejsca i należało wykorzystać wszystkie możliwe nieopłacone groby pod nowe pochówki na tej nekropolii. I 26 listopada 2018 roku w wytypowanym miejscu przeprowadzono działania ekshumacyjne. Po czasowym usunięciu szczątków dwóch osób, które zostały pochowane w wytypowanym przez nas grobie, odkryto na głębokości ponad 2 metrów szczątki należące do młodej osoby. Szczątki te miały ślad po przeprowadzaniu sekcji zwłok, co od razu potwierdzało nasze przypuszczenie, że to może być Wiktor. Identyfikacja genetyczna potwierdziła, że szczątki należały do ostatniego oficera poległego na Lubelszczyźnie. 17 czerwca 2019 roku informację o jego identyfikacji podano do publicznej wiadomości.